Cześć! Dzisiaj opowiem Wam, co zrobić, żeby było fajnie. Inaczej mówiąc, żeby było fajnie, musi być bezpiecznie. Nie łapiemy się koła sterowego. Aby uniknąć upadku, należy chwytać się handrelingu. Nie chwytamy również pracujących lin. Nie obijamy lin wokół rąk i przegubów. Zasada pierwsza, nie wchodzimy do mesy podczas przechyłów. Bez względu na latające noże i talerze. Zastawę stołową podczas żeglowania najlepiej przechowywać w przeznaczonych do tego szafkach, odpowiednio zamkniętych. Należy uważać na śliskie schody zejściówki. Nie zostawiać urządzeń elektronicznych, telefonów, komputerów i aparatów pod bulajem. Nie należy odpychać się nogami i rękami od drugiego jachtu. Nie należy chodzić boso ze względu na wystające ostre elementy. Istnieje jeszcze zasada poruszania się po jachcie zawsze od strony nawietrznej i jedna ręka dla jachtu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na jachcie, to najbezpieczniej jest w ogóle nie wypływać w morze. A jak już się ktoś decyduje, to niestety trzeba wziąć pod uwagę ryzyko i mieć respekt do morza, wiatru, wysokich fal. Istnieje jeszcze również taka teoria, że chorobę morską wzmaga alkohol, ale przez ten cały tydzień obaliliśmy ten mit, prawda? Prawda! Prawda. Dziękuję za obejrzenie mojego krótkiego filmu na temat bezpiecznego żeglowania. Kilku zasad, mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Bawcie się dobrze i uważajcie na siebie. Buziaki, pa, pa!